Etihad Stadium. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Juventus to klub nie mający sobie równych, jeśli chodzi o liczbę tytułów mistrzowskich. Tytuł mistrza Włoch zdobył łącznie aż 31 razy. Chociaż z tych 31 tytułów dwa zostały anulowane po słynnej aferze w piłce włoskiej, ale to i tak bardzo dużo. Oprócz tego 9 razy Puchar Włoch, 6 europejskich pucharów i kilka superpucharów. Nasri. Silva. Jesus Navas. Plisi. Blisko pole karne, może strzelać. Jest okazja! No trafił wprost w bramkarza. Samir Nasri. Ma do kogo zagrać. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piękny gol. No brawo, w powtórce widać, jak sprytnie przechytrzył bramkarza. Świetny strzał i wielkie brawa za tę akcję. Piękny gol przed tym strzałem. Spojrzał tylko na moment, jak ustawiony jest bramka. Pierwsza bramka zdobyta została w 10 minucie. Pogba. Już blisko pola karnego. Chiellini. Silva. Jesus Navas. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Strzela! Obronił, nie złapał, piłka w grze. No niestety, kiepskie dośrodkowanie i obrońca przecina podanie. Fatalnie zagrał i będzie out dla rywali. Jesus Navas. Teraz górę. Najlepszy okres, taki złoty wiek, stara dama, czyli Juve, miała chyba w latach 70. i 80., a nam kojarzy się jednoznacznie z jednym zawodnikiem. Zibi Boniek, Bello di Notte, wielka postać Calcio, zdobywał z Juventusem tytuły mistrza Włoch, a także Puchar Europy w 85. roku po wygranej z Liverpoolem. Silva. Znalazł się, ale świetna pozycja! Broni i grają dalej. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Plisi. Fernandinho. Ależ ładne techniczne zagranie. Uderzenie w stronę bramki. Pewna udana obrona. Ładnie złapał tę piłkę. Roberto Pereira. Pogba. Podaje z powrotem. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Szansa! Piłka trafia gracza z pola. Guero. To dobry moment na centrę. Oddaje strzał tuż nad poprzeczką.
Pogba. Ładne to zagranie piętą, ale niezbyt dokładne. Akcja skrzydłem. Jesus Navas. Zabaleta. Zmusił go do wysiłku, ale świetna obrona. Ten strzał był naprawdę dobry, ale bramka zachował się fantastycznie. Jesus Navas. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Zdecydował się na strzał. Pudło. Lichtsteiner. Roberto Pereira. Dobre przejęcie podania w środku pola. Fernandinho. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Czy to wykorzysta? Oddalają grę od strefy obronnej. Silva. Uderzenie i mamy gola, proszę Państwa. Dobra wymiana podań. Sędzia pokazuje rzut rożny dla Juventusu. No, będzie gol. Niestety piłka odbija się od bramkarza i wpada do siatki. No, trzeba przyznać, że gracze Juventusu świetnie poradzili sobie z przeciwnikiem i zasłużyli na ten gol. Bardzo ładna bramka. Piłka uderzona nogą po dośrodkowaniu rzutu rożnego ląduje w siatce. Yaya Touré. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Wynik 2-1 po pierwszej właśnie zakończonej połowie daje nadzieję na ciekawe drugie 45 minut. I rozpoczęli drugą połowę meczu. Ja może tylko przypomnę, że prowadzi Manchester City. I po odbiorze strata piłki. Piłka wędruje jak po sznurku. Aguero. Jest szansa. Brawo. Gol. No, mecz staje się jednostronny. Kolejny gol potwierdzający i tak wysoką przewagę. No i popatrzmy na ujęcie z tej kamery na tę bramkę. And the score for Manchester City. Number 16. Sergio Aguero. Morata. Oddaje piłkę koledze. Próbują rozegrać po skrzydle. Obrońca blokuje tę centrę. Piłka opuściła pole gry. I za chwilę Juventus z rzutu rożnego. Yaya Touré. Fernandinho. Dobra piłka teraz do kolegi. No, teraz mamy ślisk. Jest zawodnik na czystej pozycji. Mamy centrę. Pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Fernandinho.
ależ są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. A teraz Kompany. Fernandinho. Silva. Nie ma wątpliwości. Gwizdek przerywający akcję i decyzja arbitra. Rzut karny. Nie miał sędzia żadnych wątpliwości. Rzut karny. Ma szczęście, że sędzia nie wyrzucił go z boiska. Nie pomylił się. Pewny strzał w jego wykonaniu. Jak mówią, nie ma dobrze obronionych karnych, są tylko źle strzelane. Ten był strzelony tak jak trzeba i bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Patryk Ewa. Dobre dośrodkowanie i co dalej? Niebezpieczne zagranie. Czy Manuel Rui Barbosa sięgnie po kartkę? Szaleńczy atakuje obrońca. Zabaleta. Przyjął i odgrywa z powrotem. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Ewra. Marquisio. Lichtsteiner. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Całe szczęście, że będzie, jak widzimy, mógł kontynuować grę. Twardy, naprawdę twardy, można go podziwiać. Ta kontuzja wyglądała groźnie, ale skończyło się szczęśliwie. Nasri. Samir Nasri. Plisi. No, grają dzisiaj jak z nut, piłka po prostu należy do nich. Faktycznie zachwycają precyzją podań, mają ponad 50% posiadania piłki. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Piłka głową wybita przez obrońcę. Sędziowie czasem przerywają takie akcje gwizdkiem. I psują widowisko, ale tutaj mieliśmy... Zdecydował się na strzał! Aj, pech, słupek! Nasri. Aguero. Lichtsteiner. Morata. Patryk Ewa. Wspaniałe podanie. Uderzenie. A jednak słupek. Chiellini. No i zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry. Rzut rożny. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o faulu. Tak, i ta kartka żółta jest zasłużona. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Simon Pepe.
Dobrze się pokazał. Spójrzmy, może być groźnie. Oddaje strzał. Strzał został zablokowany. Spotkanie od początku było jednostronne, no i nie ma wątpliwości, kto wygra w tym meczu. Lichtsteiner. Samir Nasri. Roberto Pereira. Banucci. Chiellini! No, są mało skuteczni, dlatego przegrywają. Nasri. Teraz Touré. Jesus Navas. 4-1. Takim wynikiem kończy się dzisiejsze spotkanie. To było spotkanie do jednej bramki. Całkowicie jednostronne widowisko.